Waldemar Stupałkowski, burmistrzem Pólna Krajeńskiego. 13 października ubiegłego roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy obwodnic Kamienia Krajeńskiego i Sępólna Krajeńskiego. Dzisiaj dotarła do nas bardzo dobra informacja, ponieważ zostały otworzone oferty na wykonanie tych dwóch obwodnic. Jeżeli chodzi o ilość zgłaszających się do wykonania, to mamy 6 podmiotów, które złożyły oferty cenowe w przedziale od 115 milionów złotych do 207 milionów złotych na wykonanie obwodnicy Sępólna Krajeńskiego. Dobrą informacją drugą jest ta, że 3 spośród tych 6 ofert mieszczą się w zabezpieczonych środkach finansowych, które ma do dyspozycji oddział w Bydgoszczy, co pozwala domniemywać, że przetarg zostanie rozstrzygnięty i zostanie podpisana umowa z wykonawcą i w tym momencie można powiedzieć, że rusza tak już naprawdę realizacja tej długo oczekiwanej w Sępólnie Krajeńskiej drogi obwodnicowej. Ona, ja przypomnę, będzie przebiegała, jeżeli wjeżdżamy od Chojnic do Sępólna Krajeńskiego, to przed Piasecznem będzie odbicie w lewo, skrzyżowanie z torem kolejowym. W specyfikacji jest pokazane, że będzie to tunel pod torem kolejowym, następnie skrzyżowanie z drogą wojewódzką za Sikorzem w kierunku właśnie Tucholi, będzie skrzyżowanie, z którego będzie można też do miasta zjechać. Następnie będzie kolejne skrzyżowanie z drogą Komierowską za ogródkami działkowymi tutaj w Sępólnie Krajeńskim. Kolejny zjazd do Sępólna Krajeńskiego i potem przejście przez Dolinę Rzeki Sępoleńki i wylot na skrzyżowaniu obecnie funkcjonującym Bydgoszcz-Jastrzębiec. Tutaj będzie rondo 5-wlotowe, do którego też będzie podłączona w przyszłości obwodnica, tak zwana mała obwodnica z kierunku poznańskiego, czyli tutaj przed Sępólnem z kierunku Grochowca. To wszystko spowoduje, że wreszcie miasto odetchnie, jeżeli chodzi o ten ruch tranzytowy, ale również poprawi się komunikacja tutaj lokalna, wewnętrzna. Będzie można przecież skorzystać z dróg obwodnicowych, żeby dojechać do jakiejś części naszego miasta, nie mówiąc już, że też dla działalności gospodarczej, która jest prowadzona w Sępólnie Krajeńskim, też będzie to znakomite rozwiązanie. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w miesiącu, prawdopodobnie kwietniu, może dojść do podpisania umowy z wykonawcą. Z tym momentem wykonawca będzie zobowiązany do opracowania dokumentacji wykonawczej na te obwodnice i przystąpić do realizacji. Taki graniczny termin to jest na dzisiaj rok 2028, że powinny te obwodnice być wykonane. Wszystko będzie zależało też od zamawiającego i wykonawcy i sformułowania tych zapisów w stosownej umowie.